popsuł się. Normalnie co jak... ty zrobiłeś? Ja tego nie zjem, aż mi przeszły ciarki, jak zjadłam. Już tym jedzonkiem zapraszamy na pixieshop.pl po najlepsze koszulki w sieci. Hej, to JJ, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną Farel. Cześć, czułko czołem. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przyszedł czas na Queen równa się skin. Będziemy dzisiaj walczyć o zamaskowanego Spike'a. On się w ogóle tak nazywa? On się nazywa Farel. No ale ten skin. No, chyba tak. Niech będzie zamaskowany Spike. No niestety nasz Spike nie ma maski, ale też wygląda uroczo. Zamaskowany Spike kosztuje tylko 30 gemów, ale żeby ta rywalizacja dzisiaj nie była zbyt nudna, jest godzina... Magia. No. Jaka godzina? On się nie nadaje. Jest teraz godzina 12, a my jeszcze nie jedliśmy śniadania, ale spokojnie, zapewniłam ci bardzo dobre śniadanko. W dzisiejszym odcinku będziesz kosztował bananka razem z czekupem. Z kepuczem, ale 50% sugar. Mniej cukru. No to okej, okay, to mogę. Tak, bo my jesteśmy na diecie i wiecie, bananek i ketchup zero. I do tego bułka. Tak. Jak Adam Małysz. Także może być zabawnie. Ja w ostatnich dwóch challenge'ach wygrałam i nie musiałam nic jeść, więc mam nadzieję, że tym spokojnie razem również mi się upiecze. Ja ze Spike'iem się już dogadałem, on mnie nauczył parę rzutów, więc takie spodnie podciągnę gości. No i gitara. W ogóle fajne spodnie ma. Bardzo fajne, no. Elegancko. Także Spike mnie nauczył kilku chwytów, więc dzisiaj JJ-ka nie ma szans. Moi drodzy, na was w dzisiejszym odcinku również czeka niespodzianka. Zawsze jak jest to win równa się skin, no to wygrywacie skina. A tym razem możecie wygrać ich aż 5. Aż 5 takich spajków? Nie, tak, no, będzie cała rodzinka. Także moi drodzy, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to koniecznie wbijajcie w link, który znajduje się w opisie, pierwsza linijka, i zaakceptujcie, że macie Brawl Stars. Tym samym wspieracie z kodem Farel. Oprócz tego oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subujcie kanał, no i w komentarzu możecie napisać, że zrobione albo że biorę udział w konkursie. A teraz moi drodzy, poleci dwóch zwycięzców, którzy zrobili zakupy z kodem Farel i podesłali filmik na maila. Dziękujemy wam ślicznie za wsparcie, moi kochani. Sprawdźcie waszą skrzynkę mailową koniecznie, ponieważ odesłaliśmy wam kodziki PSC o wartości 25 zł, za co będziecie mogli sobie kupić jednego megaboxa. Jeżeli też robisz jakieś zakupy z kodem Farel, nagraj to, podeślij nam na maila kodfarel@gmail.com. A my już w kolejnym odcinku ogłosimy kolejnych dwóch zwycięzców. Dokładnie tak. Zasady dzisiejszego odcinka doskonale znacie. Gramy dwie gierki, jedną w trybie solo, drugą w trybie duo z randomem. Osoba, która zdobędzie mniej punktów, kupuje sobie przeciwnej skina i oczywiście zjada pyszne śniadanko. Tak, będzie apetycznie na pewno. Także moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, a teraz ja już nie przedłużam, tylko zapraszamy was do oglądania i kibicowania. Jesteśmy na moim koncie, a dzisiaj pierwszy zaczynam. Sprawdźmy, jak wygląda nowy skin. Jest po prostu przecudowny. Faktycznie nazywa się Zamaskowany Spike. I moi kochani, ten skin jest na tyle fajny, że co gierkę zmienia maskę. Albo jeżeli gracie trójki, co odrodzenie, jeżeli zginiesz, też zmienia maskę. Jak chcecie, zostawcie pod tym filmem tak 15 tysięcy łapek, a JJ-ka nagra odcinek wszystkie maski Spike'a. I zobaczymy, ile ich jest. Co ty na to? Co będzie ciekawe moim zdaniem. Dobra, odbieramy sobie tutaj szybciutko podwoje żetonów. Pamiętaj, jak się umawialiśmy. Muszę to wygrać dzisiaj, dobra? Weź tam coś nagadaj. No. Nagadaj innym coś, wystrasz ich wszystkich w koło. Dobra, zaczynamy. Jaką w ogóle mamy dzisiaj mapę? Spike. Mamy dzisiaj bardzo fajną mapę pod Spike'a. Lecimy. Nie widać go. Lecimy, moi kochani, z tematem. Wziąłem sobie Star Power, podkręcona piłka. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać z tą Piperką i uda mi się wygrać ten mecz. Piperka chyba nie potrafi grać na tego Spike'a. Patrz, po raz kolejny dostała. No to jest coś pięknego. Ona misuje z 10 razy już we mnie, a ja tutaj ją pobijam jak szef. Raz, dwa, trzy. Koleżanko, wąchasz od spodu kwiatki. Różowa Sakura tutaj, destroyer totalny. Mamy trzy skrzynki do otwarcia, za chwileczkę sobie weźmiemy. O Boże, co to za Spike? Duszek, duszek Spike. Był duszek Kasper. I teraz jest duszek Spike. O nie, dobra. Uciekałem przed tą Penny, mam bardzo mało życia. 3000 życia, 4. Ogólnie ile mam łącznie? Niecałe 5000 tylko. No tutaj troszeczkę trzeba jeszcze skrzyneczek pootwierać, bo my raczej... Oj. Nie wygramy z taką ilością życia. Mamy też tu Mortisa, który ma 7000 aż. Ult! Porobiony!
udało się na szczęście. Dobra, Fare kontra Penny. 6100 HP, ona 7000 coś. Ale ja mam chyba mocniejsze bomby z tego co kojarzę. Au, po dwa koła bije, a ja po ile bije? 1300, Spike spylaj mi stąd, bo ja muszę to wygrać. Prawie, że dostała. Dobrze, że mam gadżet i star power, to zawsze mogę jeszcze tym star power gadżetem podciągnąć damage. El Primo. Dobra, panie El Primo. W sumie wie pan co? Ja na panu sobie tylko nabiję ulta, ale będziemy bardziej się skupiali na tej Penny, że ten El Primo ją też dobił. To było 200 IQ. Wracaj mi tutaj. Nie dostała. Dobra, jest Penny w potrzasku. Jeszcze jest Daryl. O kurczę, ciekawa sprawa. Dojeżdża tą Penny. Mordar wybuch. Ostra klepa, ostra klepa. Raz, dwa, trzy. Dostaję, dostaję. Rzucam ulta. Uciekła. Dostaję. Leży. Piona Spike. Piona duszku Spike'u. To jest mój dobry duszek. On tutaj czuwał nade mną. Nice, pierwsze miejsce. Okej, moi drodzy, no to lecimy z giereczką. Farel zajął pierwsze miejsce, więc my też musimy zająć pierwsze miejsce. W sumie najlepiej by było. No ale zauważyłam, że na tą mapę tak średnio się nadaje Spike. Bardzo fajnie tutaj się sprawdza Piperka, ponieważ jest tutaj naokoło tego labiryntu dużo przestrzeni i dużo krzaczków. No ale jak już się wejdzie do środka tego labiryntu, to już nie jest tak kolorowo. No ale dobra, spróbujmy w ogóle otworzyć jakąkolwiek skrzynkę, bo jak na razie wchodzimy tak bez żadnego power cuba. Dobra, jednego power cuba mam. Uciekłam przed tą nitą. To jest najważniejsze. Mam w ogóle trzy gadżety. Ale gadżety to takie średnie są do Spike'a, więc nie wiem, czy ja ich w ogóle będę używać. Dobra, jest pięciu zadymiarzy, ale ja nadal mam tylko jednego power cubesa. Dobra, tu jest w krzakach ktoś. Nie wiem, to był jakiś brok w ogóle. Siedział sobie w krzaczku i czekał na nie wiadomo co. Okej, dobra. Porobiliśmy go. Mam w ogóle ultimate attack już nabity i mam... Dobra, trzech zadymiarzy tylko zostało. Już jest git. Nie jest najgorzej. Dobra, sprawdzamy krzaczki. Patrzymy, czy ktoś tutaj czasem się na nas nie czai. Dobra, tam jest szelka na 11. Naprawdę? I jeszcze na ulcie? Boże, błagam. Co ja mam niby z tą szelką zrobić? Przecież to jest wiadome, że ja sobie z nią totalnie nie poradzę. Dobra. Zostało jej... O kurczę, zostało jej chyba tyle samo HP, co mi. Dobrze, że użyłam tego ultimate ataku. Dobra, tam poszła Penny. Penny w ogóle jest na pierwszym. I ona atakuje cały czas tą szelkę. Nie no, Shelly się zregenerowała. Ale już za chwilę będę miała kolejnego ulta. Jeśli dobrze pójdzie. Dobrze, dobrze. Z dwóch stron możemy ją atakować. Dobra, nabiłam sobie ulta. Ale że ta Penny mnie atakuje zamiast szelkę? Penny, to nie jest dobra decyzja. Powinniśmy się sfokusować bardziej na szelce. Ojejciu, ta Penny w ogóle nie wie, co robi. Ult! Dobra, pokonaliśmy Penny. Dobra, i teraz bojam się z tą szelką. Nie no, ja przecież jej nie dam rady. Dobra, bije mnie już strefa. No nie dałam rady, no to jest normalne, że jak jest szelka na 11, strefa jest już mała, ja mam Spike'a na drugim, no to sobie z nią nie poradzę, mimo tego, że walczyłam do końca drugie miejsce, czyli Farel jest niestety na prowadzeniu. No ale jeszcze jest druga runda. Dobrze, moi drodzy, lecimy teraz z trybem duo. Gram z jakąś Max, więc całkiem spoko. JJ-ka zajęła drugie miejsce. Jeżeli wbijemy teraz pierwsze miejsce, no to od razu jest deklasowana i nawet nie musi grać kolejnego meczyku, ale zagramy sobie meczyk wtedy Spike'iem z maską. Co? Na to. Ju. Co, już czujesz, że przegrałaś? Wydaje, że chyba JJ-ka czuje, że przegrałaś. Bo tutaj mamy nawet śmiesznych gości. Jest tu Piełek. Daryl. Będę leżał, będę leżał. Leżę. Nie wierzę. Max, uciekaj! Ma 7 power cubesów, moja Max. Uciekaj! Nie, troszeczkę się zagalopowałem tutaj. Kurczę, felek, kartofelek. U góry jest B i Jessie. To jest mocne było. To co ty robisz, gościu? Nie troluj gierki, no chłop prawie się wyłożył. Dobra, hop. No spylaj ze Spike'iem! Jessie leży. Jessie leży na szczęście. Mam już 2 power cubesy, moja max 9. Więc skok stalno... JJ, ty trolujesz gierkę? Nie, JJ troluje gierkę i to totalnie. To Spike. Tak, to Spike. Hop, hop, hop. Gadżet jeszcze. Ale żem teraz w nią go wjechał. Uważaj, Jessie!
Spike podgląda. Spike podgląda. JJ, no spadaj mi z tą maskotką. O jeju. Dobra. 11 power cubesów, max. Ja 4. Nieźle. Jeszcze męczymy tutaj tą Jessica. Gdzie to Jessica? Zbiła się jej kumpela, Bibi? Bi raczej? Tak, Bi już się zrespiła, czy mi wcisnęła gonga? No nie wiem, jest to po prostu. Ładny strzał. Deklasacja, dewastacja będzie, czat? Czy nie będzie? Widzowie! O kurde, 2700. Mam 600 hapsów, trzeba poczekać chwilkę. I musimy tego tika porobić, bo ten tik tutaj się za mocno panoszy, z tego co rozumiem. Jest i deklasacja, dewastacja. Ult! Leży. JJ-ka. Piąteczka, pierwsze miejsce, piątka Spike, dzięki za coaching. On mnie coverował, coachował cały czas, także moi drodzy, bez rundy drugiej dla JJ-ki. Gratulacje JJ-ka, jak się czujesz jako zdeklasowana? Ostatnio mnie tak zdeklasowałaś i wiesz jak ja się czułem wtedy? Przyszedł czas, moi kochani, aby zjeść banana z kepuczem. Wolałabym, żeby to był banan w cieście. Proszę dać widzom widz wyżej. Smaruj całego. Popsuł się. O! O! Normalnie co jak... Co ty zrobiłeś? No musisz zjeść wszystko, nie? Mógłbyś narysować serduszko, a nie. Przecież kczupem się nie da serduszka rysować. Co ty... Ja tego nie zjem. Proszę się częstować, śmiało. Możesz wziąć nawet dwa. Nie ma problemu. Dzięki. Widzowie, dajcie znać, czy kiedykolwiek jedliście banana z kczupem. Wezmę sobie takiego. Najładniejszy kawałeczek. No, JJ-ka, zajadamy. Jest! Przecież to za nie... joysticka, dawaj, dawaj. No, nie udawaj. Nie udawaj. Dawaj, dawaj, nie udawaj. Ja nie chcę. O, banany są zdrowe. To ja może, korzystając z chwili czasu, moi kochani, jak Justyna się delektuje pysz tym jedzonkiem, zapraszamy na pixieshop.pl po najlepsze koszulki w sieci. Do każdego zamówienia wręczamy zdjęcie moje oraz JJ-ki z własnoręcznym podpisanym autografem. Link w opisie. Dobra, odwróciłem uwagę. Aż mi przyszły ciarki, jak to zjadłam. No trzeba było umieć grać Spike'iem, tak? Piona, ten ketchup jest taki kwaśny. Piona. Dobra, wykonałam swoje zadanie. Już więcej tak. Nie mam zamiaru przegrywać. To teraz jeszcze kupisz mi skina i do domu. Okej. Okay. I fajrant. No i dobra, jesteśmy już na moim koncie i moi kochani, wchodzimy w sklepik. Ale jak się czujesz z tym, że wygrałeś najtańszy skin, jaki mogłeś wygrać? Rewelacyjnie odblokowujemy go, wariata! Zamaskowany Spike. Moi drodzy, słuchajcie, już za 6 dni i 21 godzin w sklepie będzie dostępny łasuch Sandy. Jestem ciekawa, ile on będzie kosztował, ja pamiętam? Chyba 80. Chyba 80, tak. Albo 150. Albo 150, zobaczymy. Także w kolejnym odcinku to ja wygram. Zapraszamy was serdecznie. Zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. Dokładnie tak. Okej, moi drodzy, a więc to by było na tyle z tego odcinka. No ja niestety w dzisiejszym odcinku przegrałam, ale to nic, i tak kupię tego skina. Następnym razem wygrasz. Następnym razem na pewno wygram i wtedy to już będzie droższy skin. W sumie to Spike jest jeden z lepszych skinów, więc lepszego skina już raczej nie będzie. No ale trudno, jestem dzisiaj przegranym, to jest zwycięzca, gratulacje. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby brać udział w konkursie, wysyłać filmiki, jak robicie zakupy z kodem Farel, wpadać do sklepu Pixi na nasze Instagramy, grupę na Facebooku, TikToki. Wszystkie linki macie w opisie. No i co? Żegnamy się z wami i życzymy miłego dnia. Pa! Pa!